4000 międzynarodowych. 4000 osób, tylu nielegalnych imigrantów Niemcy tylko w tym roku odesłały do Polski. No bo jest zasada, że jeżeli tutaj złożyły wniosek jako pierwszym kraju bezpiecznym o azyl, to tutaj powinni. Ale oni nie składali zostać. Tu wniosków azylowych, oni po prostu, Niemcy ich tu wysłali, bo domniemują, że no, że to jest właśnie ten pierwszy kraj, w którym się znaleźli, jeżeli chodzi o Unię Europejską. To są pushbacki. Donald Tusk mówił, że będziemy beneficjentami. Po polsku mówiąc, zyskamy na pakcie migracyjnym. Gdyby go doprecyzować, to tak, dlatego że wtedy to my jesteśmy tym krajem, który przyjął dużą grupę uchodźców. I to nam przysługiwałaby ta pomoc innych krajów. Nie ma pani takie wrażenie, że właśnie za takie kręcenie, za takie właśnie za kłamstwa w sprawie paktu migracyjnego zostaliście ukarani? Gdzie jest kłamstwo? Nie ma żadnego kłamstwa. Lewica zmaga się dzisiaj z niemałymi problemami, przede wszystkim związanymi z ciągle topniejącym elektoratem. Dlatego właśnie dzisiaj posłuchamy pani Żukowskiej, która wytłumaczy nam, dlaczego zmagają się dzisiaj z takimi wyzwaniami. Posłuchamy o braku dyskusji w koalicji, o niesprawdzającej się polityce ideologicznej i zastanowimy się nad kolejnymi obiecującymi rozwiązaniami partii. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do Żukowskiej. 1, 2, 3. Napisane? No to lecimy. Niezwykle głośnym tematem ostatnio, co jest również całkowicie uzasadnione, stał się udokumentowany przez jednego z internautów incydent, gdzie na zdjęciach miał być dostrzegalny niemiecki radiowóz wysadzający imigrantów na terenie Polski. Rzecz jasna, kwestia ta nie odbyła się bez wielkiego zamieszania. Polacy szybko zareagowali, twierdząc, że władza powinna w trybie natychmiastowym zareagować i zwrócić się do rządu niemieckiego. W tym temacie powstało jednak niemało nieścisłości. Afgańska chyba, tak? Rodzina trafiła do Osinowa i cóż... Wjechała sobie policja, jak po swoje, niemiecka policja, otworzyły się drzwi, rodzinę wysadzili, oni wrócili, a tamtych zostawili, o tak po prostu stójcie tu sobie. Wyjaśnienia, które są złożone Straży Granicznej przez funkcjonariuszy Policji Niemieckiej są takie, że to byli niedoświadczeni funkcjonariusze, źle zrobili, przeprosili i że... Kogo przeprosili? Przeprosili, no, stronę polską w Straży Granicznej. Ale ci funkcjonariusze mnie przeprosili, tak? Stronę polską przeprosili? Całą, no owszem, dlatego, że nie mają prawa tego robić i że to się nie może wydarzyć w przyszłości. Czy ta rodzina w związku z tym trafiła do Niemiec? Z tego, co wiemy, premier Donald Tusk rozmawiał o tym z kanclerzem Scholzem w Brukseli. Premier obiecał, że rozmowa z kanclerzem się odbędzie i jest już zaplanowana, czemu wiele osób, w tym polityków, zaprzeczało. Według tych doniesień, nie tylko polityk miał dyskusji nie odbyć, ale nawet nie miała takowa być zaplanowana. Media oczywiście szybko i masowo zareagowały na te głosy, tłumacząc, że przedstawiciele odbyli spotkanie, a władza niemiecka zareaguje i zbada sprawę. Choć raczej jasnym jest, że nie powinniśmy się na szybkie rozwiązania nastawiać. Już teraz nasi przedstawiciele stają w obronie strony niemieckiej. Błędy się zdarzają, no niestety, ale zdarzają się różnym formacjom, także pewnie formacji policji niemieckiej i to się nie ma prawa powtórzyć. Mam nadzieję, że to też będzie jasno powiedziane w naszych relacjach międzynarodowych. 4000 osób, tylu nielegalnych imigrantów Niemcy tylko w tym roku odesłały do Polski. No bo jest zasada, że jeżeli tutaj złożyły wniosek jako pierwszym kraju bezpiecznym o azyl, to tutaj powinni. Ale oni nie składali zostać. Tu wniosków azylowych, oni po prostu, Niemcy ich tu wysłali, bo domniemują, że no, że to jest właśnie ten pierwszy kraj, w którym się znaleźli, jeżeli chodzi o Unię Europejską. To są pushbacki. Tak. Przeciwko którym protestowaliście całą swoją mocą, całą swoją siłą, no, całym swoim jestestwem. One się, to nie jest tak, że one się odbywają tylko na granicy wschodniej Polski. One nie są legalne. Wpadki mogą się zdarzyć każdemu, ale 4000 wpadek to całkiem spora liczba. Czyż nie? Choć pewnie jeszcze więcej ma ich za uszami nasza obecna władza. Większość z przedstawicieli nie jest kojarzona ze zdolnościami merytorycznymi, czy też ogólnie jakąś większą wiedzą na tematy, które podnoszą. Lewica ma swoje priorytety i nie są to raczej kwestie, z którymi utożsamiają się dzisiaj najintensywniej Polacy. Żadną nowością nie jest fakt, że ich narracja obejmuje w głównej mierze kilka podstawowych tematów, przede wszystkim tych ideologicznych, przez co te kwestie, które są faktycznie istotne, gdzieś zanikają. Tym samym mieli do tej pory pewne grono zwolenników, którzy nawet nie zwróciliby uwagi na ich brak wiedzy czy kompetencji w tematach dotyczących polityki. Janusz Kowalski, którego pamiętam jako tego, który codziennie na każdym posiedzeniu Sejmu składał wnioski formalne, grzmiał na wszelkie tematy, nie odróżniał pszenicy od jęczmienia i od zboża.
odchodzić z suwerennej Polski. No, to jest dla Polski naprawdę ciężki dzień. Nie chcę nic mówić, ale pszenica i jęczmień są zbożami. Żyta. Żyta, okay, jęczmień, okay. Zawsze. Różnych rodzajów zboża. To prawda, kukurydza to też zboże. Może to nie jest duża wpadka, a raczej sprytne działanie ze strony Mazurka, ale sami wiecie doskonale, jak wyglądają realia w odniesieniu do tego ugrupowania. Nie oznacza to, rzecz jasna, że postacie występujące na ich scenie w żadnym stopniu nie znają tematów politycznych. Jednak ewidentnie odbiegają od reszty obecnych na naszej scenie politycznej partii. Nikt jej nie pytał o aborcję podczas spotkań. Ludzie ją pytali o zwolnienia z pracy, pytali o bezpieczeństwo. Wy jesteście na takie rzeczy głusi. Wy mówicie tylko aborcja, z przerwą na związki partnerskie. Ja jeździłam, miałam hasło wyborcze Zmienić Zielony Ład i o tym była moja kampania i o tym było większość rozmów o schronach, o zabezpieczeniu ludności cywilnej na wypadek wojny, że nie tylko wojsko. Dobrze, bardzo dobrze. Minister Kosiniak-Kamysz tutaj zbroi, armia będzie silna. Natomiast my jako Lewica powinniśmy pamiętać i zadbać o tych, którzy nie będą biegać z karabinem, tylko w sytuacji zagrożenia muszą się mieć gdzie schronić ze swoimi dziećmi, ze swoimi starszymi rodzicami. Z pewnością pani Żukowskiej zdarzało się wspomnieć o sprawach bardziej pilnych i aktualnych niż sama ideologia. Jednak właśnie to odróżnia obie partie, że jedna dyktuje swój wizerunek pod takiego rodzaju tematykę, podczas gdy Lewica stale uderza w ideologię. Tematy istotne tu i teraz odkładane są na dalszy plan, częściej wyciągane jako temat zastępczy, bo to krzyk przyciąga największe zainteresowanie. Konfederacja również czasem podnosi tematykę ideologiczną, jednak dzisiaj odstawiają wizerunek kłótliwych i głośnych polityków na rzecz twardej merytoryki. Lewica natomiast ewidentnie nie nadąża za tym trendem. A tematy wymagające uwagi się ciągle nawarstwiają. Europejczycy dali jasno znać, że mają dość tego, że ich głos jest uciszany, a zamiast realizować to, czego oczekujemy, dostajemy kolejne i kolejne głośne tematy zastępcze. Byliście na granicy z Białorusią wtedy, kiedy można było na tym zrobić interes polityczny, mieliście nie, w nosie żadnych migrantów, prawda, a teraz, kiedy pushbacki uprawiają Niemcy, to wy jesteście zajęci, macie wakacje. No, wakacje będą miały dziś. Dopiero jak słyszymy od soboty. Natomiast politycy nie mają wakacji, co do zasady. To proszę mi powiedzieć, gdzie są wasi posłowie? Czemu ich nie ma na Dodrą? Czemu ich nie ma? Są w rządzie i w tej chwili, już chyba o 11 się zaczyna posiedzenie, będą rozmawiali także na ten temat, na temat naszych relacji z RFN-em i z tym, w jaki sposób... Z RFN-em? Jeszcze taka piękna... A tak się nazywa ten kraj. Akurat dobrze, bo to jakaś jest... odskocznie od głównego tematu. O tym, w jaki sposób my będziemy mówić o migracjach. O tym, że trzeba zmienić pakt migracyjny i że teraz nowo wybraną Komisją Europejską trzeba go będzie renegocjować. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość nie dowiozło tematu, który by załatwiał nam wykluczenie nas z tego. I tutaj znowu. Jasna potrzeba naprostowania zostaje uciszona. Zamiast rozwinąć temat, ucieka i zaczyna mówić o pakcie migracyjnym. Polityka rządzi się swoimi prawami. Jasnym jest, że trzeba uważać na słowa i gesty, bo łatwo jest o wycięcie z kontekstu czy zły odbiór, czasem trzeba sprytnie przekierować bieg rozmowy, nawet jeśli polityk może mieć słuszny punkt. Jednak w tym przypadku nie jest to już zwykła uzasadniona zagrywka. Żukowska ucieka do tematu, w którym nie powinna być w stanie znaleźć żadnego wytłumaczenia dla swoich działań. Donald Tusk mówił, że będziemy beneficjentami, po polsku mówiąc zyskamy na pakcie migracyjnym. Gdyby go doprecyzować, to tak, dlatego że wtedy to my jesteśmy tym krajem, który przyjął dużą grupę uchodźców i to nam przysługiwałaby ta pomoc innych krajów. Nie ma pani takie wrażenie, że właśnie za takie kręcenie, za takie właśnie za kłamstwa w sprawie paktu migracyjnego zostaliście ukarani? Ale gdzie jest kłamstwo? Nie ma żadnego kłamstwa Wszyscy wasi europosłowie popierali pakt migracyjny, głosowali za nim. Nie, wstrzymali się. Nasi posłowie się najpierw głosowali za, dopiero w ostatnim głosowaniu się wstrzymali, po czym teraz mówicie, że trzeba renegocjować go. Proszę pani. No właśnie dlatego się wstrzymali. Dlatego, że on celowo może nam pomagać. Wtedy my będziemy tym krajem, tylko trzeba to sprecyzować jasno, a nie tak, żeby były jakieś domysły. Widać, że czasem rzeczywiście podnoszą tematy dotyczące polityki. Szkoda, że ma to miejsce tylko wtedy, kiedy nie mają już innego wyjścia. No i dobrze byłoby też pewnie, gdybyśmy nie dostawali półprawd. Czemu Lewica wcześniej głosowała za paktem, skoro narracja mówiąca o tym, że możemy z tego projektu skorzystać, pojawiła się znacznie później? Czemu zmienili zdanie po tym, jak już pojawiły się głosy mówiące o tym, że możemy z tego skorzystać? Ten chaos można w sumie łatwo wytłumaczyć. Tożsamość płciowa,
Moralność, ekologia, prawa kobiet, tym karmi się lewica, podczas gdy nam żyje się coraz gorzej, a na horyzoncie pojawiają się kolejne zagrożenia, które podważyć mogą naszą suwerenność i bezpieczeństwo. Po latach przykuło to w końcu uwagę obywateli Starego Kontynentu, którzy sprzeciwili się dotychczas panującej sytuacji i dokonali zmiany. Tym razem to prawica okazała się zyskać przewagę w wyborach do Europarlamentu w najbardziej znaczących punktach na mapie Europy. Podobnie zaskakujące zjawisko miało miejsce u nas, gdzie Konfederacja zdobyła trzecie miejsce, plasując się tuż za dwoma największymi ugrupowaniami w kraju. Co jednak było prawdziwym zaskoczeniem, to fakt, jak wiele kobiet zdecydowało się oddać na nich głos. Nic innego nie robiła lewica w tej kampanii, jak tylko mówiła o prawach kobiet. Krzyczeliście na Szymona Hołownię, ja już nie powiem, jak pani krzyczała na Szymona Hołownię, że aborcja natychmiast, już teraz, ty dziadu. No i aborcja jest w komisji i cisza. No nie cisza, dlatego że w tej chwili właśnie przygotowujemy poprawki. Będzie następne posiedzenie 25 czerwca i to się dzieje i mam nadzieję, że będzie, że to wyjdzie z komisji. Kiedy? Najpierw jest po kolei będziemy procedować projekty. Najpierw jest ten dotyczący zmiany kodeksu karnego, czyli dekryminalizacji pomocy w aborcji, czyli żeby nie wsadzać do więzienia na 3 lata. Kiedy on będzie głosowany? Siostry męża, partnera. Będzie głosowany, jeżeli chodzi o komisję. Najprawdopodobniej poprawki będą 25 i wtedy mam nadzieję, że zostanie pozytywna opinia skierowana do Sejmu. Później wrócimy, później będą kolejne projekty przez wakacje i na jesieni wszystkie, mam nadzieję, będą się decydowały już na sali plenarnej. Przynajmniej tym razem nie szukali na siłę winnych. Zamiast tego wolą wierzyć w to, że nagle ten sporny temat przestanie być sporny i po miesiącach stawania na przekór partie przeciwne poprą ni stąd, ni zowąd projekt i wszystkie inne, które proponuje lewica. Aż szkoda przyznać. Ale warto pamiętać, że nadzieja bywa złudna. Zacytuję, ja wiem, że to nie jest badanie, to jest tylko fragment tekstu Onetu. Kobiety wcale nie potrzebują aborcji na życzenie czy rozmawiania o feminatywach. To nie są rzeczy ważne w kontekście aktualnej sytuacji w kraju i na świecie. Głosowałam na Konfederację tak jak moja dziewczyna, mówi Paulina. Paulina, bohaterka Onetu, głosowała na Konfederację, co pokazuje, że lesbijki również głosowały na Konfederację, ale gdyby nawet była to postać... Ale bo też nie można sprowadzać, tak jak próbowało to robić Prawo i Sprawiedliwe, że jak ktoś z powodu tożsamości czy orientacji psychoseksualnej ma określone poglądy polityczne. To nie jest prawda. Ludzie są różni, mają różne poglądy. Świetnie. Ten fragment tekstu Onetu właśnie o tym mówi. Ponad 8% kobiet głosowało na Konfederację, czyli więcej niż na Lewicę, więcej niż na trzecią drogę, postępową trzecią drogę Szymona Hołowni. Jeżeli Lewica nie zmieni szybko swojego planu działania, to może szybko zniknąć z naszej sceny, bądź skurczyć się do takich rozmiarów, że nie będzie miała już większego prawa bytu. Mimo tej trudnej sytuacji, ci jednak zdają się dalej iść w zaparte ze swoimi pomysłami. Jednym z głośniejszych tematów promowanych ostatnio przez lewicę są związki partnerskie. Ugrupowanie proponuje na zezwolenie parom jednopłciowym na zawieranie związków małżeńskich. Wygląda jednak na to, że i tutaj dochodzi do kolejnych nieścisłości już u samych podstaw. W sprawie związków partnerskich, tak mówicie wy, czyli lewica, ale PSL mówi co? Związki partnerskie pierwsze słyszę. Wcale się nie wygadaliśmy. No, to nie jest prawda, że pierwsze słyszą. To niech pani powie, jak jest. Uwaga, proszę państwa, Anna Maria Żukowska mówi, jak wygląda sprawa relacji Lewica-PSL w sprawie związków partnerskich. I czy minister ten projekt Kotula będzie projektem rządowym? Ten projekt będzie to projekt rządowy. Spotyka się cały czas, bardzo ciężko pracując nad przekonaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego, że związki partnerskie nie gryzą i nie szkodzą i mogą dotyczyć tak samo par jednopłciowych, jak różnopłciowych. Te pary mogą mieć dzieci. Trzeba się zastanowić, co w sytuacji, kiedy na przykład jeden z partnerów kwestia opieki później nad tymi dziećmi. O tym rozmawiamy i przekonujemy pana prezesa, że to jest XXI wiek i naprawdę świat się nie zawali. Czemu mieliby się zgodzić na coś, co nie jest w interesie ich wyborców, a przynajmniej ogromnej części z nich? W tej walce między różnymi ugrupowaniami nie chodzi o to, by zrealizować pierwotne cele. Nie chodzi także o szczerość i tym podobne wartości. Tutaj znaczenie mają przede wszystkim liczby. I przez 8 miesięcy nie byliście w stanie wydyskutować czegoś, co przecież mieliście już w szufladach? Co przecież gdyby było gotowe. To był rzeczywiście taki priorytet dla pana premiera Donalda Tuska, to zrobiłby to tak, jak zrobił w przypadku ustawy dotyczącej granicy. 2 dni, proszę bardzo, niech będzie ustawa, ale najwidoczniej akurat spośród tych 100 konkretów, a przecież to też jest program Koalicji Obywatelskiej, tam też są też obiecywane tak. Były związki partnerskie. No jakoś nie ma tej determinacji u pana premiera, nad czym głęboko ubolewam, mam nadzieję, że to się zmieni. Mhm.
Ale może jest tak, proszę pani, że nikt tego nie potrzebuje. Może trener. Rozumiem, że są mistrzostwa i to się tak. Tak, trener Tusk. Nakłada. Premier Tusk może to wyczuwa, może ma jakieś badania, że ludzie tego nie chcą. Być może jest to kolejny przykład tego, jak Koalicja Obywatelska trzyma swoich sojuszników na dystans, gwarantując realizację celów, a jednocześnie odkładając je na później, bo ich wdrażanie jest nieco zbyt daleko idące i problematyczne na standardy koalicji. Mogą w ten sposób zaszkodzić swoim wynikom wyborczym, a jednocześnie powstrzymując ich wdrażanie, mogą to samo zrobić swoim kolegom. Z dwojga złego, dla nich bardziej dogodna będzie ta druga opcja. Nawet nie tylko dlatego, że muszą wybierać między jednym a drugim, a ze względu na to, że taka kontrola także jest dla nich korzystna. Chyba nie sądziliście, że będziemy świadkami powstania koalicji opartej na wspólnocie i jednomyślności. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema!